Cześć. Ostatnio nie pokazywałem wam moich properków na setce. No, properków, no zależy, czy można byłoby je nazwać jeszcze pro będą, jakbym miał 6 perków. Na razie jest tutaj 5 na 96% i brakuje 28 bitew. 3079 bitew na załodze tej jest, także ten załogant ma oczywiście Cezar Alvesz. On kiedyś się inaczej nazywał, ale oczywiście zmieniłem tutaj Adolf Robin, Oliver Galet i Martin Floch. Dobrze, że nie Foch. No i oczywiście kasa, troszeczkę free expa, trochę czołgów, wiadomo. Trochę expa na tym czołgu, no troszeczkę golda także jest. Ktoś już napisał do mnie, dopiero wbiłem do WOTA, przecież zalogowałem się przed sekundką. No i już mnie spamują. No kurde, ciekawy jaki jest temat. No ale nieważne, w tej chwili chciałbym się skupić na ciekawej rzeczy, czyli na czołgu, pro Uber czołgu, jakim jest M4A2E4 Sherman. Załogę na nim mam epicką, jak widzicie. Jest po prostu masakra. Tak, będę kosił nią na pewno. Dlatego postanowiłem najpierw pokusić się o przerzucenie sobie załogi na niego. Tą w ogóle zwolnię w cholerę, bo po co mi taka załoga 50%. Na premiumach najlepiej w ogóle mieć załogę z jakiegoś czołgu, na przykład z Pershinga, w tym dobrze byłoby mieć na super Pershinga i wtedy jeszcze na inne wszystkie czołgi, takie premiumowe, średnie. Także tej załogi się pozbyłem. W tej chwili i zakładam sobie tutaj załogę z M48 Patona. Tu też M48 Paton, tutaj też M48 Paton, czyli 10 tier wiadomo, tutaj M46 chyba Paton. No, kurna, ale dziwna załoga, połączenie z wszystkich ludków, nie wiadomo skąd. No i tutaj damy sobie naprawę, żeby nie było jaj. Naprawę już jest, to damy sobie w takim wypadku show z biodra, bo nie wiem po co mi to, no ale niech będzie. Tutaj możemy dać, kurde, hamowanie sprzęgłem. To pierwsze lepsze perki biorę, nie zastanawiam się nad tym. Tutaj dam sobie kamo, kurna, będę miał pro załogę, nie wiadomo po co te wszystkie perki, no ale nieważne. I tak ten czołg jest fenomenalny. 480 HP, to jest piąty tier, patrzcie. Patrzcie, 480 wytrzymałości, 52 km na godzinę speed limit, 64 armora. Działo, uwaga, 75 mm, 92 penetracji, 110 damage'a, 15 pocisków na minutę. Celność, masakra. Czas celowania, nie najgorszy. No i tutaj dokładne statystyki tego wszystkiego. Amunicja oczywiście apeki, będę kosił system. Uwaga, teraz wszyscy co mówią, że gram dla statystyk, patrzcie jak robię damage Shermanem tym przykozackim. Wchodzimy do bitwy, uwaga, uwaga. Uwaga, wczytywanie. Uwaga, bezdroża. Kawłydynki, no, Matilda, Black Prince, no. T14, na pewno będę to wszystko przebijał od przodu jak masełko. Z moim pro damage'em i penetracją będzie masakra. No, gramy mapę oczywiście bezdroża, czyli mapa epicka pro dla amerykańskich wież. Ciekawe czy to w ogóle dobrze lufa puszcza, nie mam nawet pojęcia, to jest amerykański czołg, tak jak mówiłem wcześniej. Dlatego może powinien dobrze lufę tą opuszczać, zaraz zobaczymy, przekonamy się, podjadę pod to coś. Pod ten nasyp, tutaj nasyp, Boże świetny, jaki nasyp, kurna, pod to wzniesienie małe, pod te tory. I zobaczę czy opuszczam tą wieżą coś, czy nie opuszczę tej wieży, czy nie. Pan też wygląda od przodu całkiem solidnie, ale on wcale taki dobry nie jest. Zwrotny to ten czołg także jakoś nie jest bardzo. Typ T34 i Panther 3x4 prawie mnie doganiają. A teraz jak widzimy, prędkości powoli już, no, czy on puszcza do góry, podnosi, w dół tak średnio bym powiedział, więc nie jest źle, no ale też nie jest dobrze. No i zaraz zobaczymy coś, jest Leopard, jest T25, T14. Dziwne, że T25 ma tyle HP, a ja mam tak mało, to jest trochę takie troszeczkę śmieszne. No i na pewno mnie to nie cieszy. No i co teraz możemy zobaczyć? T14, KW1, o kurna, wszystkie topowe heavyki tutaj są, tutaj jadę stąd cholerę. Na pewno się nie będę bił z KW1 do przodu tym czołgiem. Black Prince to jest czołg, który może nie jest najtrudniejszy do zabicia, może nie ma jakiegoś super armora. Choć może ma, cholera wie, nawet nie pamiętam, kiedy ja nim ostatnio grałem. W każdym razie sztuka nie przebija. Chyba sztuka nie przebija. Strzeliłem w sztuka za zero. To tak jakby nie przebicie. Zabijemy sztuka? Nie, nie zabijemy sztuka. Spróbowałem oczywiście.
jestem paziem. Black Prince'a przebiłem, boże, damage jest, dobrze, kurde, jest damage. Znowu jest damage, o kurde, jak ten czołg kosi. A jednak, taka penetracja. Ja nie wiem, czy ja odkryłem jakiś weak spot, czy nie, ale ten, mi się wydawało, że Black Prince jest jakiś dobrze opancerzony. Przecież to jest wolny czołg strasznie, więc ja bym się wkurzył na miejscu tego kolesia. Wolę w te murki, bo przecież nie będę sobie... Cenośnie. O kurde, trafiłem w niego, nie wiem jak ja trafiłem teraz. Się zdziwiłem, strzelam tam, niszczę te jakieś okopy, co tam kurde jest. Nawet nie wiem. Dostał hita, o kurde, jak go niszczę w ogóle. Ja go troszeczkę spodziewałem, wam powiem, szczerze powiedziawszy, to się nie spodziewałem czegoś takiego. Myślałem, że będzie zero damage, chciałem się pośmiać trochę z rykoszetów, ale jednak ten czołg sprawiał mi niespodziankę, bo przebiłem Black Prince'a. Sztuki nie przebiłem oczywiście. Pancer 3 na 4, kolejny czołg do zniszczenia tutaj. Mój topowy przeciwnik. Najpierw to trzeba byłoby fajnie, jakby ten czołg miał możliwość strzału, na razie nie mogę strzelać. O, dostałem hita, skontuję się, kontuję oczywiście armor, nie ma lipy. Zabiłem T25, kontuję się przed typem T34. No i strzelamy, kurde, nie ma damage'a. Może teraz? Rykoszet od typa T34, dobrze. No, 9-2. Jakbym nie miał takiego pro teamu, to byśmy to przegrali pewnie, ale oczywiście mój team jest zbyt pro. Jakbym nie mógł trafić na jakiś taki team średni, to bym pokazał ten czołg ciekawie, bo tak, kurna, taka dobra bitwa, no, nie musiałem walczyć z nikim solo, tylko wszyscy byli pochowani, tak jakoś, kurde, że musiałem wychylać się do nich i jeszcze nie strzelali do mnie nawet jakoś mocno. T14, może KW1, o, kurna, o nie, teraz jednak zginę, chyba. Typ T34, to jest oczywiście już bez jaj, czołg, o kurna. Stój multi, chowaj się kurna, chowaj się, zabić go! Jezu święty, ale fart, prawie padłem. Chciałem solo oczywiście i no miałem swoje solo. Się popisałem bardzo. Zrobiłem taki pro damage, że pro, nie mam pytań. No i jedziemy dalej, posuwamy się do przodu. KW1 oczywiście tutaj coś kombinuje, ale co to nie mam pojęcia. Celuję w kogoś, na szczęście nie we mnie, także sobie postrzelam w niego od przodu. Ale oczywiście się odbijam, to raczej nie mam szans, żeby go przebić. Rykoszety same idą, dupa. Nie do przebicia jest, z tego działa. Mówię, 90 penetracji to jest bardzo mało. A 92 to prawie jak 90. T14 tutaj jedzie szczęśliwie. Dostał hita. No i się suwałem, ja przynajmniej. No i teraz na kapa wjeżdżamy. O, na kapa pro. Nie jadę tam, nie dojadę. No, Wolverine był pierwszy, wiadomo było. I właśnie zobaczymy sobie, ile kasy zrobiłem. Prawie 1000 obrażeń, także statystyki sobie tak podniosłem, że masakra. Teraz wiadomo, że jak poprawiam sobie statystyki na tym Shermanie, 2000 prawie XP dostałem. Odznaki mistrzowską drugiej klasy, o kurna. 900 damage'a ponad, 20 strzałów, 9 penetracji, no i troszeczkę XP. Do bycia najlepszym, tak jak te 50 jeszcze mi daleko, ale... No prawie dogoniłem T34, typa T34. Zarobki 26 tysięcy do przodu z premką. No to tak, kurde, wam powiem, przeciętnie. No i tak właśnie prezentuje się Sherman M4 A2L4. Premiowy czołg za 1000 bitew w becie, który odzyskałem z powrotem do swojej kolekcji czołgów premiumowych. No i to już tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia, na razie, cześć.